Także proszę Państwa, żegnając się tutaj z rondem Waszyngtona, tudzież z galerią Milano, z ulicą Waszyngtona, proszę Państwa, no i tym naszym parkiem Skaryszewskim jeszcze i policję, żegnając Polską tutaj w katolickiej Polsce, a pień jeszcze oglądając, proszę Państwa, to co tutaj na brzegu parku Skaryszewskiego jest, proszę Państwa. No i oczywiście, że ten pomnik, który był oblany farbą i zainstalowano co najmniej już dwie kamery, no bo wiadomo, że Polacy są niegrzeczni, są brzydcy, czyli że ta brzydota taka, proszę Państwa, jest w sensie właśnie, że tym takim duchowym. Także proszę Państwa, już będziemy zbliżać się do galerii, zbliżać się będziemy do ulicy Kłopotowskiego, to znaczy my tam nie będziemy iść, broń Boże, ale zaraz podjedziemy te 2-3 przystanki, a Państwo widzą taki cień tutaj. To cień to jest, proszę Państwa, Stadion Narodowy. Proszę Państwa, różne tłumy, po prostu ludzie teraz nie chodzą na msze, boją się. Jakoś tak wolą po parkach łazić i gdziekolwiek, a jeszcze jak można w parku piwo wypić, ale wiedzcie, że tu nie można. Korzystając, proszę Państwa, z możliwości naszego radia Tok FM Extra, możemy Państwu pokazać brzydkie twarze, no ten facet z babą, co stoi z tym rowerem, to oni cały czas tam stoją i chciałyby się całować. Państwo zobaczą, dzięki temu, że słońce ciut się schowało, możemy też pokazać tramwaj i stadion cały ten narodowy pod słońce, także to też możliwość techniki jest niecodzienna. Jest to rzecz wspaniała. Także proszę Państwa, już odjeżdżamy tutaj, lada moment nadjedzie nasz burs i pojedziemy na, proszę Państwa, Kłopotowskiego 38, biorąc tam 30 od końca kurs. Jakbyście się Państwo chcieli spotkać ze szczurami polskimi, to tutaj też można koło tej rury tam się przejść z tyłu i Państwo zobaczą wszystkie brudy, bo tam i kupy są, proszę Państwa. I ja ciągle mówię do tego Janka Witka, że on jak wychodzi, to powinien zamiast w domu zrobić gdzieś pod rurą kupy, to żeby się troszeczkę wystraszył, no to dopiero miałby jakieś przeżycia, bo taki samotny chodzi, proszę Państwa. No a te twarze są brzydkie. Jan Witek mówi, że strasznie brzydkie są twarze tutaj w katolickiej Polsce, a że osoby są niemiłe. No w Warszawie to są sami katolicy, bo nie ma prawosławnych, to nie jest Anglia, Ameryka, Białystok. Są sami katolicy w katolickiej Warszawie. No! Także proszę Państwa, no cóż może ze mszy pochodzić dobrego od papieża. Tylko się biją, kłócą się te święta brzucha. One nic nie dają, bo one są to święta brzucha. Są jakoś tylko one żrą, tylko chlą. Cygano, Żydo, dziado, gady. Praga, południe. Polaczki siedzą, katoliczki. Także proszę Państwa, odjeżdżamy już. Przystanek dziadek z babcią, no ale te Polaczki, katoliczki czego się pchają na ten przystanek, proszę Państwa. Siedzieć mogą, postać. No, że widać, że to nie są Mormoni, że to nie są prawosławni, że to nie są Ewangelicy, tylko tacy wychowani po warszawsku. Kaślem, chrumczeniem, breszeniem, wolnym wychowem bytła. No i tu miga. No a tu mamy, proszę Państwa, jeziorko. Za Wedlem, no bo tu jest teatr, a za teatrem jest Wedel. Teatr, który był wybudowany przez Anglo-Amerykę Białystok. Że mamy tutaj teatr powszechny, tak jak my jedziemy na Kłopotowskiego, proszę Państwa, to mamy teatr powszechny. Przecież Państwo poznają dokładnie te miejsca. Proszę Państwa, i 509 też podjedziemy do galerii na Kłopotowskiego i już dosłownie za 5 minut będziemy w galerii. Są Polaczki. Proszę Państwa, tutaj jakiś spektakl teatralny będzie, bo to chyba na 19. Tam ludzie stoją. Proszę Państwa, ja Państwu coś powiem. Ten teatr
był znany, bo tu Janda występowała kiedyś, proszę Państwa, i on był odbudowany przez Amerykę Białystok, czyli Polsce zawsze dużo dobrego tu robią, ale ta Polska jakoś tak nigdy nie umie się odwdzięczyć, proszę Państwa, podziękować. No i tam mamy tę Grochowskę i za teatrem co? Właśnie, że ten numer to nasze radio, aby się jeszcze tylko ostało. Zobaczyć, jak my to zakręca. No i tu jest ta Skaryszewska, gdzie wasz Mikołaj Katolicki ma za chlebkiem, tam chlebek jest, ma magazyn. Także przyszedł. My wsiedliśmy. Już strefa bazarów, proszę Państwa. Bazare, s'il vous plaît. Także wciąż jesteśmy w tej katolickiej Warszawie, no i tutaj właśnie Marta Dobosz miała w rogu tam, we wspaniałej galerii, takiej może jednorazowej, swój wernisaż. Marta Boros. A tutaj Państwo zobaczą, kawiarnia Stara Praga. Takie różne rzeczy mamy. Zapraszamy serdecznie. Tak, także buziaczki, w Warszawie jesteśmy, proszę Państwa. Do Anglo-Ameryki Białystok, to trzeba tam daleko i 200 km. Także tutaj, proszę Państwa, te kawiarenki mają takie nazwy ciekawe, że Stara Praga, kawiarnia. Jesteśmy właściwie na pograniczu Pragi południe i północ, no bo już wchodzimy, proszę Państwa, za tym mostkiem, za tymi torami, trzeba powiedzieć, do Pragi północ. Nawet nie wiem, proszę Państwa, co to za ulica, ale jeszcze mamy te paręnaście minut do galerii, za wcześnie nie ma co wchodzić. Proszę Państwa, Mackiewicz, tak, to jest Mackiewicz, także bardzo ciekawa ulica i tam właśnie w rogu Marta Boros miała, proszę Państwa, piękny swój wernisaż i bardzo ładnie było to zorganizowane, winko przepyszne, 2-3 rodzaje, kawa była, nawet reklama była takiej kawiarki, czyli takiej maszyny, która robi kawę. Państwo zobaczą, że ostatnio to nam to pijaków pełno, bo to Praga. Państwo zobaczą, że ostatnio nam wiatr strasznie dokucza, albo słońce, no, które akurat teraz nam pomaga, bo my jesteśmy tu ze słońcem, razem ze słońcem, prawda? I Państwo widzą tak, Stadion Narodowy, tutaj tory, proszę Państwa, które jakby dzielą Pragę południe tam, oddzielają tutaj od Pragi północ. Serdecznie zapraszamy na Pragę. Gdy tramwaj w nas, proszę Państwa, zapraszamy na Pragę. No i ten tramwaj to tylko ze wschodniego jedzie, albo góra tam z pętli Kawęczyńska. Także proszę Państwa, no to tak zastępczo, bowiem tam metro się buduje, będzie oddane. Jest tam lewa strona cała zablokowana, także nawet nie ma co, żebyśmy tam przejechali tramwajem, no bo tramwaje właśnie po to nie jeżdżą, żeby nie zawaliło się tam. Przecież zawsze problemów jest dużo przy budowie metra, a szczególnie tutaj najwięcej właśnie mają Polacy problemów. W Rumunii, proszę Państwa, w Bukareszcie ponoć 4 razy większe metro. Bukareszt się postawił strasznie na to metro, no bo proszę Państwa, metro rozwiązuje wszystkie problemy ludzkości. Prawie. Także Państwo zobaczą, ten dom jaki stary. Boże, jakie to starocie. A w tym Czerwoniaczku zdaje się, proszę Państwa, też kiedyś Wyższa Szkoła Praska była, zdaje się. Ja mówię, Boże, jak to można w takim budynku zrobić wyższą szkołę? Jakąś taką biznesową, praską. Tam na Kawęczyńskiej też jest jak... Po prawej stronie tej bazyliki całej waszej katolickiej, gdzie w Warszawie nad Odweretem wszędzie tych kościołów katolickich, no bo oczywiście, że zawsze o papieża i o ten tramwaj. Chodź, Polaczki. Tak. Najżwawniejsze, najmądrzejsze, najchytrzejsze, głupio chytre, najmądrzejsze. Także proszę Państwa, Warszawa jest to, Warszawa katolicka, polska. A, że witamy rajdowców tam na tej Górczewskiej, jak na Wolę, byście Państwo pojechali i tam w kierunku Mormonów, to tak, oni tam 200 szaleją po tej Górczewskiej. Tutaj niekoniecznie, proszę Państwa, no bo tutaj nie ma gdzie.
No a tam na wschodni państwo też pojadą, zobaczą kolejną żebraczkę, tylko taką chudą żebraczkę państwo zobaczą, także możecie się tutaj, proszę państwa, dobrze zabawić w tej katolickiej Polsce. A katolicka Polska. Także proszę państwa, wspaniale, wspaniale, dykty pozabijane na głucho. Proszę państwa, jakie piękne to i jakie stare państwo zobaczą. Jakie to stare, żeby to na nas nie spadło, no bo będzie koniec świata. Także proszę państwa, także ugroza Trytymira wojny. Dlaczego my tak mówimy? Bo jak słońce tak te domy podświeca, tak od góry rozświetla, podświetla, no to te domy, proszę państwa, strasznie wyglądają tak groźnie, prawda? Tak jakby groźnie. Więc widzimy, jesteśmy na środku. Więc także tutaj też te dziady, ta dziaduba kaszlała. Państwo nawet widziałeście. Także katolickie dziadule praskie, te takie niektóre te twarze tak się patrzały, proszę państwa, żeby nie zaatakowały jako dzikusy. No, katolickie. Katolickiej Warszawy, no. No co to u nich dopiero wchodzi, no bo oni są 100 lat za Murzynami, 200 lat za świadkami. Przecież Świadkowie Jehowy to są, proszę państwa, tu w Polsce od ponad 100 lat, ale w Ameryce tam są wcześniej, bo przecież Russell musiał to z Biblii wygrzebać. Russell musiał te prawdy odkryć. Co jeszcze te kościoły wasze, te katolickie, oskarżyły Russella o działalność wywrotową, to przecież Russell musiał jeszcze siedzieć, nawet zdaje się, 3-4 miesiące w więzieniu, proszę państwa. Radeford, tak, że ta działalność świadków była zakazana, no ale potem Ameryka postawiła się strasznie, że w Ameryce wszystko wolno jest, proszę państwa. No i oni wyszli na wolność, traktaty, broszury, publikacje, książki. No i to jest do dzisiaj, a tu w Niemczech, za granicą, proszę państwa, w Niemczech Zelters jest drukarnia. Wspaniała drukarnia jest Zelters. Także proszę państwa, zapraszam. Idą dziadule. Także proszę państwa, mamy tutaj jeszcze raz ten pociąg. Pokażemy, gdzie te tory rozdzielają Pragi obydwie. No bo Warszawa jest naprawdę wielką, ale to przeogromną wiochą chińską. Taką sama w sobie, która jest zamknięta. Oni się będą dzielić, będą się kłócić. Nawet jak to metro tu pobudują, proszę państwa, to i tak problemy będą. Problemy, no bo przecież problemy zawsze być muszą, prawda? Teraz te autobusy to, ale one zawsze w poprzek. Ten sam numer, a jedzie gdzie indziej. Ten sam numer i tramwaju, a jedzie gdzie indziej. No to trzeba mieć hopla, nie po kolei w głowie. To weź inny numer wymyśl. Niech tam komuś się coś z czymś skojarzy. Niech tam dla kogoś ważne będą tradycje dla danego człowieka, dla danej osoby. Tradycje, że w jakimś tam sensie, proszę państwa, coś się z czymś kojarzy, coś się z czymś łączy. A tu nic, nic takiego nie ma, proszę państwa, oryginalnego. Bo przecież ja pamiętam ten 501, to on kiedyś jechał, proszę państwa, w ogóle gdzieś z uniwersamu, tam z boku, gdzie są te targowiska, gdzie są te bazary, to proszę państwa, 501 miał tam pętlę. No to o czym my tu będziemy mówić. I ten dziad, państwo zobaczą, on tak tu chciał setką jechać, ale tu nie ma gdzie. I tak zaczął trąbić, państwo zobaczą, tak zaczął trąbić, jak gdyby coś się stało. A tutaj może ta policja teraz ściga tego faceta. Ja myślę, że tamtego wariata. Bo tam, gdzie ja jestem, proszę państwa, to zawsze są jakieś takie wibracje, w sensie, że coś się dzieje. No to oni go ścigają, no bo jechał dziad tym takim kukurużnikiem amerykańskim, a tutaj takie coś, to jak jedzie, to od razu dziwne, bo tu jest Polska katolicka, tu jest papież, tu jest tramwaj zwykły polski, także tu nic, nie można żadnych samochodów dziwnych wstawiać i dziwnie się zachowywać, w sensie dziwnie bardzo jechać. No i proszę państwa, zanim pojechał już
Policyjny wóz, policja pojechała nawet na sygnale nawet. Także Państwo zobaczą. Tam, gdzie ja jestem, to zawsze coś się dzieje. Tu jakie piękne są przejścia. Nawet dwie bramy, takie olbrzymie, to jeszcze było przed komunizmem. Ten pojazd 125, bardzo ciekawy, do Realu Państwo dojadą na Jubilerską, ale jeszcze dalej, bo aż do Międzylesia, proszę Państwa. Tutaj są te tereny bazaru Różyckiego, właśnie, bardzo ciekawe są te tereny bazaru Różyckiego, też jakiś duży wóz, ale normalniejszy i nie wrzeszczy, proszę Państwa, i spokojnie jedzie. Także, proszę Państwa, dziadule też, to jeden te mankiety, zakasują mankiety, proszę Państwa. Gdy Polak chce okazać gotowość do boju, proszę Państwa, w imię papieża, to oni, proszę Państwa, by mogli by ci oczy wydrapać w imię papieża, za papieża swego, no bo to tę agresję, to widzicie Państwo, wyczuwa się, jak oni rozmawiają, jak oni mówią, bo to kurwa, 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 no tutaj jest naprawdę kurwa, 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 a gdzie nie jest, jeżeli oni wciąż do tej Matki Boskiej wota modły zanoszą, różańce klepią je, aby je trzepać. Państwo, zobacz, jaka piękna ulica Kępna. No a tutaj ten bazar Różyckiego. A tutaj też katoliczka kaszle. No bo te katoliczki, proszę Państwa, mają zimno w kościołach i one jak są chore i jak coś się dzieje, to kaszlą. Ale też po trzecie, jak się nic nie dzieje, to też kaszlą. No i Państwo zobaczą, seria tych domków takich bardzo starych, a tam przez bazar jak przebija, ile tam tych domków. Także myśmy tam z tamtej strony też, proszę Państwa, na Brzeskie miały spotkanie i to wszystko Państwo macie w programie Wiesiolandia, proszę Państwa, on youtube.com. Do Wiesiolandii można się dostać jeszcze, proszę Państwa, gdy na Google też wypisze się Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella. Możecie Państwo się dostać, na przynajmniej też Elka Pierdzielka jest na playlistach, których to playlist mamy bardzo dużo, bardzo dużo. Przecież zapraszamy serdecznie, buziaczki. Państwu przesyłamy tutaj metro się buduje, metro. Także żebrak po łbie się drapie, Państwo zobaczą. Co jest takie typowe, że niektórzy zachowują się na ulicy tak, jak się tylko można w domu zachowywać. Strasznie ciekawy ten dom. No, no. Także proszę Państwa, mamy tutaj to, co mamy, to, co Państwo widziałyście. I tutaj jest ta galeria, z tym, że my tu zrobimy tak, obejdziemy ciut, bo już nie chcemy tu pod tą ziemią przechodzić. Tamten kolor, to co Państwo macie, ten taki blok, to jest Kino Praga. To jest taki stary, nowy budynek, który zaadaptowany na kino, proszę Państwa. I tam też takie wydarzenia ciekawe kiedyś miały miejsce. No teraz pewnie też, no ale oni się może tak nie reklamują, jak się reklamowali, proszę Państwa. Także pozdrawiamy, tutaj jesteśmy na Pradze, a to jest ulica, niech Państwo sobie zgadną, jaka to jest ulica, bo tu najczęściej nie ma nic, a powinno być nazwa. Także przedostańmy się tutaj, proszę Państwa, jeszcze raz patrząc się na ten bazar, bazar Różyckiego. No, Warszawa słynie z bazarów, proszę Państwa, Warszawa to jest mydło i powidło, ta cała Ząbkowska. Przecież tysiące razy ja przemierzałam tę Ząbkowską wzdłuż i wszerz, a to do braci Szymańskich, a to do braci Nowackich, a to do takich, a to do siakich, a to do srakich, a to do owakich. Także już tu skręcamy, proszę Państwa, w lewo i to jest o ten budynek, Państwo zobaczcie, piękny, jaki przepiękny. W lewo i jesteśmy w takiej ciekawej klatce, proszę Państwa, na ulicy Kłopotowskiego to jest, w takiej klatce, proszę, no dom bardzo stary, niesamowity, mówią, zajebisty, zajebisty, zajebisty. No tak wyznawcy papieża mówią, Matki Boskiej, Ostry Bramskiej, Częstochowskiej swej, rzymskiej, łacińskiej, aby
nie krymski. No mam nadzieję, że to dzisiaj ten wernisaż, bo buteleczkę tu widzę, a nic poza tym, proszę Państwa, nie ma. Tutaj mamy kolory sezonowe, 10 maja, no to przecież jest dzisiaj wernisaż, sobota o godzinie 19. I teraz naciśniemy, tu może już otwarte, jest zamknięte pod piątkę. No a to jest otwarte, dobrze. To może było otwarte, tylko że... Państwo zobaczą, my tutaj się troszeczkę zagościmy. W tych podwórkach, jak to jest pięknie i ładnie, Państwo zobaczą. No, wszędzie gdzieś ktoś łazi. Tam, tam, tam. Kolory sezonowe, proszę Państwa. Także jesteśmy, proszę Państwa. Miejsce jest zajebiste, Państwo zobaczą. Niesamowicie ciekawe. Także proszę Państwa, podwórko to może nie jest najpiękniejsze. Podwórko może nie jest najpiękniejsze, no ale bardzo ładne jest tutaj wejście na tej klatce, Państwo zobaczą. Bardzo ładne i pomysłowe, że takie miejsce stare zostało wybrane na galerię. Także chodźmy, proszę Państwa, pokażę się. Jakie ciekawe. Jakie ładne. No. Takie ładne dzisiaj, proszę Państwa. Dobrze, że przyszłam dzisiaj, bo Staśka zobaczyłam. Tadzio Francuz jest z Francji. Jakie to ciekawe. La, la, la. La, la. No. Chcę zobaczyć. Thank you.